Już jest z nami Łukasz Wichowski po swojej walce. Łukasz, na punkty, dość trudny pojedynek, no ale takie też trzeba toczyć, żeby wynosić jakieś wnioski, wyciągać i generalnie się rozwijać. Tak jest, no ja bardzo się cieszę, że było ciężko, natomiast no, popełniłem taki szkolny błąd, bo w pierwszej rundzie ruszyłem jak dzik na Sławka. Zanim się opamiętałem, to już to troszkę trenu zabrakło i później już się nie czułem tak dobrze, jakbym chciał się czuć na całej przestrzeni tej walki. Bardzo, bardzo mocny przeciwnik, Sławek bije mocno, dynamicznie. Było to pewnie zapewne też widać i jest. Więc cieszę się, że mimo ciężkiego pojedynku udało się wygrać super. No wiesz, chciałeś na pewno zaznaczyć, wyjątkowa gala, 10, no 11 tak naprawdę. Duży anturaż, dużo świateł, dużo się dzieje. Ty, obrona pasa, no chcesz pokazać, że jesteś mistrzem, tak? No tak. Jak najbardziej, no zawsze robię co mogę, nie jestem z siebie zadowolony, szczerze powiem, z tej walki. Stać mnie na więcej po prostu, ja to wiem, że stać mnie na więcej, no i mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, wyciągnę wnioski po tym pojedynku i następna walka będzie dużo lepsza. No to warto podkreślić, rywal nie był łatwy, tak, to co powiedziałeś. Łukasz, ta pierwsza runda właśnie, wypróczy się z tej siły, to zaważyło, myślisz? Bardzo możliwe, bo to też dostałem mocny cios, troszkę mnie zachwiało. Sławek się na mnie rzucił, przyjął mocny cios, jego zachwiało i potem ja ruszyłem jak dzik. I dlatego lubimy kickboxing, wiesz? Tak jest, no. Te zmiany akcji są bardzo fajne, no to zabrało dużo siły. Myślę, że mogło wpłynąć na przebieg całego pojedynku. Natomiast no, jak to w każdej walce robimy to, na co nam pozwala przeciwnik, więc tutaj gratulacje dla Sławka, dla postawienia bardzo mocnych warunków. Dziękuję. Najważniejsze dla ciebie, pas jest twój, nie oddałeś. Czekamy na kolejną obronę w takim razie. Tak jest, no ja sam się już nie mogę doczekać. Zapraszam serdecznie. Kogoś chcesz pozdrowić? No pewnie chciałbym pozdrowić mamę, tatę, bo dzisiaj dzień taty. Tato, pozdrawiam. Chciałbym podziękować serdecznie trenerowi Paulinie Frankowskiej, Marcinowi Nasiatko, wszystkim, którzy mi pomagali w przygotowaniach i mnie wspierają. Wszystkich, którzy mi serdecznie życzyli w SMH-scy na Facebooku. Angelice Kowalik i Piotrkowi Kowalikowi z CKB Kraków za pomoc i naprawdę solidne wsparcie. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne walki. I na koniec Maryszowi Serafinowi za świetny wywiad. Dziękuję. Tak jest i za świetną fryzurę jak zawsze.